elementy historii i jak gdyby ukierunkowanie się narodu ukraińskiego w kierunku Europy ma parę aspektów. Oprócz ekonomicznego, który chyba na końcu należałoby tutaj poruszyć, to geograficznie Ukraina leżała i leży w Europie, ale przede wszystkim kulturowo. No, nieszczęściem Ukraińców i Ukrainy jest to, że w momencie, kiedy był carski ustrój, no, car nie miał interesu, żeby Ukraińcy byli innym narodem, odrębnością. Wobec tego kopał i gniótł jak mógł. W momencie, kiedy rewolucja październikowa głośno wykrzyczała, że narody mają prawo do samostanowienia, no to zgotowano Ukraińcom głód, gdzie różnie mówią 5, 7 czy 10 milionów. Nie dlatego, że ci Ukraińcy chcieli się posunąć w kierunku Uralu, tylko w kierunku Europy. A więc było to świadome w istocie rzeczy, wybór narodu, nawet może podświadomy, w momencie, kiedy jeszcze nie było tych elementów państwowotwórczych i narodotwórczych. Wszystkie powstania, jakie były, były niepodległościowe także przeciwko Polakom, ale w rozumieniu, że będziemy tworzyli strukturę taką, jak ma korona, jaką ma Polska, a więc ta jednak Europa. Unia prawosławia z rzymokatolikami, tak jak w tej chwili ja jestem grekokatolikiem, przecież nie była rozłączeniem się od Rzymu, tylko z powrotem do jedności, przesunięcia się chrześcijaństwa, do zjednania. I stąd też, nawet no mówiąc szczerze, już tak nawiążę do działań świętego Jana Pawła II, to jest chyba na pewno, ale większy Polak, który rozumiał, że jego wizyta już w Rosji to byłoby cudo, ale w Ukrainie, prawda, dała bardzo dużo. Także przyjmowali go prawosławni. Szacunku dla wartości, tu mówię o wartościach, dla wartości, które prezentował wielki Polak, chrześcijanin, zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego. Stąd też to dążenie Ukraińców do Europy w rozumieniu takim, jak my to przyjmujemy, Ukraińcy, nie jest od wczoraj. Po prostu ono jest naturalne. Oczywiście, że wszystkie te rzeczy, które tutaj zostały przez moich wielkich przedmówców poruszone, one jak w kropli wody się skoncentrowały. One po prostu wszystko, część tylko pomaga, a większość niestety przeszkadza. Bo w historii mówi się o trzech głodach. Szanowni Państwo, głód na Ukrainie, gdzie ten 7 czy 10 milionów zmarło, gdzie był kanibalizm, to przecież zasiedlono później kimś ten teren, prawda? Ten teren obecnie jest, ja mówię tu bezwzględnie, nie bawiąc się w dyplomację, ale trzeba to, nie to nie tak dawno było jeszcze, że to są te tereny, a nie inne tereny. One tam nadal są. I efekty następnych głodów, jeśli było źle w Związku Radzieckim, to najgorzej było na Ukrainie, bo stamtąd zabrano. Stąd też, mówiąc szczerze, świadomość tej klasy inteligenckiej, czy klasy państwowo-twórczej, czy narodotwórczej kształtuje się w miarę możliwości. Pytanie, żebym bardzo długo nie mówił. W 2008 roku w Bukareszcie Ukraina w istocie rzeczy była postawiona jako kandydat do NATO. Uważam, że błędem, kardynalnym błędem Europy było wówczas nieprzyjęcie Ukrainy. Czy Rumunia, czy Bułgaria byli tak bardzo gotowi do Zachodu? Też nie. A czy Serbia jest gotowa? Ma masę mankamentów. Wówczas byłby kłopot z głowy i z Krymem, i z Donieckiem, i z Ługańskiem. To by się skończyło. Po prostu Ukraińcy już wtedy lgnęli, natomiast niestety naród ma taką elitę, na jakiej stać. Nasza pani Tymoszenko roztrwoniła
w momencie, kiedy Polacy wykorzystywali maksymalnie. Trzeba jasno powiedzieć, że to się w Polsce nie chce mówić, ale to ludzie, którzy wcześniej byli związani z Moskwą, podpisywali później traktat i przesuwali diametralny kierunek, zamieniali dla narodu i dla państwa polskiego. To świadczy o wielkości tych, którzy prowadzili, kierowali tym narodem. Szanowni Państwo, powiem to tak, że co to, jak rozumieją wielu, zresztą Ukraińców, ja też tak rozumiem, Polska od morza do morza. Daj Boże, żeby to, co Piłsudski marzył, prawda, się zrealizowało i w jakiś sposób ono się realizuje. Nie ma innej drogi, uważam, nie ma innej drogi i to elity ukraińskie uważają to samo, rozumieją, jak przysunięcie się, zbliżenie do Europy. Europy wartości, a przy tej okazji, panie pośle, do Europy także wartości ekonomicznej.